Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się w grze Brutato. I słowem wstępu, dzisiaj gramy sobie dzikusem pod patyki. A dlaczego już to coś takiego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że patyki się skalują same ze sobą. Oraz dlatego też, że chciałbym coś bardzo prostego, bo ostatnio naprawdę różnie u mnie z czasem. Różnie u mnie z energią i tak dalej. A prawdę powiedziawszy, z postaci, które nam pozostały do przejścia, to wydaje mi się, że dzikus może być jednym z prostszych. Z bardzo prostego powodu, jakim jest to, że tutaj no dużo mniej musimy się skupiać na broni, a dużo więcej na przedmiotach typu no, zwiększanie obrażeń, prędkości ataków i innych rzeczy. Przy czym obrażenia same z sobie, znaczy same z siebie będziemy mieć już dosyć dobre, bo patyki, pamiętajcie, się skalują, no, jak to powtarzam, same z sobą. I tak, chyba jakimś jednym już tam kiedyś graliśmy pod patyki, więc może to być takie trochę, znowu patyki. Naprawdę powiedziawszy, dzikusem nie wiem, pod co innego mogę grać, patrząc na to, że broń się limituje tutaj do drugiego poziomu max. Niestety, po prostu. Niestety, no nie mam pojęcia. No i oczywiście też chodzi o to, że tutaj prymitywna broń dostaje bonusy chyba do wyssania życia, 30%, jeśli się nie mylę. Więc tak, no, próbujmy. Próbujmy zacińcując. I tak, jak pewnie słyszycie, dzisiaj nie dostaliście jakiegoś wyjątkowego, specjalnego utworu, tylko wróciliśmy z powrotem do, no, klasycznej muzyki od Stellar Unicorns, czy jakoś tak, nie pamiętam, jak się to nazywało teraz dokładnie. Ale tak, no, powód jest prosty. Jak mówię, mam dużo czasu zajętego różnymi sprawami. I nie do końca mam energię, siłę, wenę, czy czas na wyszukiwania, więc po prostu wróciliśmy do tego, co jest takim standardem przeze mnie sprawdzonym, że strasznie mi pasuje do Brutato. I no nie brzmi najgorzej. Nadal te same trzy utwory, ale no. Podobnie jak w większości przypadków, nie możecie się spodziewać, w jakiej kolejności one będą, bo po prostu dosłownie przydawane w kolejnościach losowych przez mojego bezpłatnego stażystę. Albo przeze mnie, jeszcze nie wiem, kto będzie edytował ten film. Pewnie będę próbował to zrzucić na stażystów, bo prawda jest taka, że jak mówię, różnie z czasem, więc jeśli ja sam miałbym się tym zająć, żeby tutaj tą edycję zrobić, podobne sprawy, to no niestety pewnie nie pokaże się to za szybko. Patrząc na to, że już mam zaległość we wrzucaniu Elden Ringa, no to już prawie nie mam pojęcia, kiedy to się pokaże. I tak czy inaczej, no. Po prostu skupmy się na tym, żeby tutaj sobie radzić jak najlepiej, na tym, żeby bić tych skrzynek i żeby nie lamić, a nie jak zwykle na gadaniu o nie wiadomo czym, a potem zdziwieniu, że mi nie wychodzi. I okej, właśnie muzyka mnie strollowała. Bo też sam sobie ją słucham zazwyczaj, grając po prostu, bo no tak smutno bez muzyki w grze. Swoją drogą został sterowany przez nim przed tym po raz kolejny. Prawda jest bardzo prosty. Jedna linia melodyczna brzmi prawie tak samo jak dzwonek do drzwi, więc ja. To mówię stricte dzwonków do drzwi, które mamy zamontowane u nas, więc ja. No nieźle by było, gdybym zrobił cięcie, pójść, otworzyć drzwi tylko dlatego, że muzyka, którą sobie słucham, miała linię melodyczną, która no po prostu brzmi podobnie do dzwonka do drzwi. No ale dobra, mniejsza. Mniejsza, większość, większa, mniejszość, takie tam. Teraz się tym przejmujmy, bardziej powinniśmy się skupić na tym, żeby jak najwięcej teraz zebrać punktów, bo zaraz fala siódma. No nie najgorzej, wieżyczka oczywiście, że tak. Tutaj bym powiedział, że trochę szybkości nie zaszkodzi, bo mieliśmy minusową. Szanse na kryty zawsze.
Teraz tak, standard definitywnie, blizny definitywnie, cebula. Na później innych rzeczy nie bierzemy. I tak, dwa ptyki już są skończone. Cztery jeszcze nie. Ale damy radę. Na przykład zobaczcie, jakie piękne te obrażenia są od patyków. Nie, naprawdę, za każdym z nich, kiedy będę grał pod patyki, będę się tym zachwycał, ale... Ale to jest piękne po prostu, jak one potrafią dużo bić. Bez żadnej dodatkowej ingerencji. Oczywiście tej ingerencji dodatkowo będziemy musieli zrobić, bo to są za niskie numery, żeby przetrwać późniejsze fale. Więc trzeba będzie albo ingerować przez prędkość dźgania, albo przez same numery obrażeń. Najlepiej przez oba. Oczywiście nie zapominając o pancerzu i... No. Takich rzeczach. Jak mam w zwyczaju, zazwyczaj idę za dużo w jednym kierunku, zapominając o drugim. Jakbyś też często łapie. O, obrażenia, tak. Unik, czemu by nie. Patyk. Cebula. Patyk. Okej, dwa patyki już tylko zostały do skompletowania. Wąsza wezmę już na później, pijawka tak. I proszę. Jeden. Jeden patyk tylko pozostał. Tak, zaraz piąty z nich będzie już ulepszony, przez to, że mamy w sklepie zarezerwowany. I jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że pięknie. Plotowanie patyków idzie nam bardzo szybko. Teraz dosłownie pozostało tylko na tyle wzmocnić pozostałe obszary postaci. Będziemy mieć wygraną, miejmy taką nadzieję. A bo jeśli znowu będzie wielka linia przegranych, to ja już po prostu usiwieję. Bo tak, często o tym wspominam w kontekście innych gier, ale... Mogę powiedzieć, że też to ostatnio mi łapie, jeśli chodzi o Brotato. No niestety. Że po prostu potrafię siadać 2-3 godziny, albo nawet więcej z rzędu przegrywać bardzo szybko i tak dalej. Potem wywalam to. Te materiały się niczego nie dają. No niestety. A nie, to będzie 41, za mało, żeby wziąć, więc... Rezerwujemy i tak mistrzostwo też. Więc tak, no. Nie lubię się tym żalić, ale po prostu... Nie dosyć, że ostatnio mam mało czasu, to... Wiele tych chwil, kiedy mam, powiedzmy, to... Pół godziny czy coś. By siąść sobie, spróbować coś nagrać i tak dalej, to... Znaczy na tym, że i tak wywalam, bo przez całe pół godziny nic nie zrobiłem. Jak kiedyś to było tylko w talentach, tak ostatnio też mam tak z Brotato. I wieloma innymi rzeczami, które obecnie przygotowuję. Chyba naprawdę będę musiał nawet nie tyle, co... Jak to się nazywa? Pewnie tyle, co czekać na koniec Brotato, czy koniec czegoś innego, tylko zaczynam się wyrzucać normalnie, bo powiem tak, się piętrzy, zaczyna to wszystko, że masakra. Z każdym miesiącem przybywa tego. Zresztą przez przybywanie mam na myśli, że od razu kupuję coraz więcej, czy coś tego typu, bo nie, większość tych produkcji, o których mówię, nie kupuję, dopóki... No... Albo nie ma specjalnych przecen, albo nie skończę czegoś, co wcześniej zacząłem. No, ale tak czy inaczej, oczywiście by się chciało to już ruszyć. Więc nie będę udawał, że... się nie śpieszy. A jak też mówię, chcę być szczery z wami, więc tak. Nie pojawiają się odcinki, nie dlatego tylko, że nie mam czasu, ale też w dużej mierze dlatego, że nie mam co wam pokazywać na tych odcinkach. Smutna prawda. Ale mogę wam zagwarantować, że niedługo powinno być tego więcej, bo... Jak nawet teraz tutaj wspominałem, prawdopodobnie będę wyrzucał wiele jeszcze, chociaż jednoodcinkowych prezentacji. Bardzo, bardzo, bardzo wiele tytułów, które czekają mnie na dłuższe, już od dłuższego czasu na ogranie, czy to w formie serii, czy to w formie właśnie takiego jednego odcinkowca. A wypadałoby się tym zająć, bo jak mówię, piętrzą się. Teraz nie żartując, na ten moment mam już 20 parę pozycji na mojej liście. Takich 20 par, które już mam dostępne, bo czy to były na jakichś super przecenach właśnie, czy to na jakichś rzeczach pokroju, na jakichś bandlach z Humble'a czy coś. Sta.
Trochę się tego nagromadziło. Co ciekawe, duża część są gry właśnie podobne do Brotato. Jak często to wspominam, czyli właśnie te vampire-like'i różnego rodzaju. Ale nie tylko. To jest też właśnie bardzo ważne, że nie tylko. Bo są tam również z takich rzeczy, które mógłbym najłatwiej określić. Gry karciane, czyli karcianki, ale takie nie do końca zawsze. W szczególności jeśli chodzi o... I żeby tutaj powiedzieć jak najbliżej prawdy, na pewno dwie produkcje, ale wydaje mi się, że jest ich więcej. Przy czym niektóre z nich, o to górnie już powiem, mogą prezentować się słabo, ale mimo kiepskiej prezentacji mogę powiedzieć, że mnie kupiły naprawdę jakimiś swoimi pomysłami, gameplayem czy coś. Inne natomiast kupiły mi i stylem, i przedstawieniem wszystkiego. Samym sposobem, w jaki się gra. Naprawdę nie mogę czekać, kiedy będę mógł je pokazać. Przy czym, no jak mówię, są bardzo daleko na liście, więc ich nawet nie zacząłem jeszcze ogarniać. Ale dobra, starczy gadania znowu w tym samym, o czym gadam pewnie chyba w każdym odcinku ostatnio, tak mi się wydaje. Naprawdę tak mi się wydaje, bo albo mi się zdaje, albo w Elden Ringu ostatnim też to wspominałem. To było dwa odcinki temu? Nie. Nie pamiętam, nieistotne. Zamiast się tym zajmować, skupić na tym, po prostu idźmy do kolejnej fali. Tak czy inaczej, no wierzę, że to może być coś, co zmieni moją listę oczekiwań, jeśli po prostu powyrzucam właśnie takie rzeczy. No i potem oczywiście są już takie klasyki, jak to też już o tym wspominałem, które czekają na powrót, czyli właśnie Pillars of Eternity, obiecane Rogue Legacy 1 i 2, Hades, głównie pierwsza część, bo drugą jakkolwiek strasznie chciałbym też ograć. Tak obiecałem sobie, że nie ruszę jej, dopóki nie zrobię znaczących postępów w pierwszej. Nie mówię tu o 100%, co to nie. Bo jak od niektórych słyszałem, 100% pierwszego Hadesa bywa męczące. Ale wypadałoby chociaż raz ukończyć grę. Można nawet po jednym razie każdą bronią, jeśli bym był w bardzo dobrym nastroju. No ale tja. Na razie się nie zapowiada, żeby za szybko to nastąpiło. I tu akurat jeśli chodzi o Hadesa, to najprościej w świecie, dlatego że czasu nie mam. Dosłownie możecie się dziwić, ale że co, jak? No i najprościej w świecie dosłownie. Hadesa wiem, że za szybko nie ruszę, bo przebieg pojedynczy za długo trwa. Szczęście, jak mówię, te inne rzeczy, które są krótsze i tym podobnym będę mógł wam pokazać. I jeśli mam się pochwalić tak szczególnie i być szczery i tym podobne, to jestem w stanie powiedzieć, że przynajmniej w niektórych z nich, mam nadzieję, że po prostu też tak uznacie, ale radzę sobie naprawdę świetnie. Oczywiście nie w każdych, bo których, jak będziecie w stanie zobaczyć, jestem totalnym nieogarem i jełopem, lamą, siapą, nubkiem, czy jakkolwiek to nazwać. Ale w szczególności w jednej, która wydaje mi się, że może być jednym z pierwszych z tej listy, którą będę chciał wrzucić. To też właśnie jest taka, jakby to najdelikatniej powiedzieć, właśnie szybka, zwarta, zamknięta w sobie, na tyle, że łatwo po prostu komponować z niej odcinki. Nawet jak się jest w biegu. No to tak, nie, to właśnie takie są fajne rzeczy na ten temat, że nawet jeśli macie dużo czasu, możecie spokojnie w nią zagrać. To jeszcze osobiście uważam, że umiem w to nawet trochę. Ale jak to wspominałem kiedyś chyba, to tylko i wyłącznie zasługa tego, że za czasów dema tej gry
Tak, w nim mówiłem, że no 100% osiągnięć mam na wersji demo. Pewnie to i tak nie odwzoruje niczego względem tego, kto będzie w pełnej formie. Bo pewnie tam jest teraz dużo więcej rzeczy, dużo bardziej namieszane i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeśli, to jestem w stanie was zapewnić, że przynajmniej na tyle, na ile będziecie widzieli, że miałem z nią styczność i tak dalej, to będziecie sami mogli określić, że nawet umiem. Zaraz tu zginiemy pewnie. Wiedziałem, że to się skończy. No cóż, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. I miejmy nadzieję, że coś wyjdzie z tego. A nie tak jak na epizodzie, którego tam ogarniałem jakiś czas temu. Chyba z duchem, co? Miałem nadzieję, że się uda, ale nie. Oczywiście unik musiał mnie zdradzić w krytycznym momencie. Dobra. Prędkość ataku i teraz tak. Szczęście, definitywnie ranę głowy zostawiam na później. Patyk. Żydkowego berserka też biorę. Ale to się ma nam obniżać pancerz. Jeśli mam tu wygrać, muszę mieć naprawdę szybkie ataki. Pomijając kwestię oczywiście jakiejkolwiek tam odporności czy coś. Ale wydaje mi się, że po prostu inwestycja w szybkie ataki i wyssanie może być zbawienna. Jako, że na wyssaniu mam już 30% bazowo. Na każdym patyku. Ale dobra, prędkość ataku, rzecz jasna biorę. Nie wezmę obu. Zacznijmy od berserka. Przerosujmy patyk, oczywiście. Nawóz, mimo tego, że zmniejszę obrażenie, i tak wezmę. I idziemy dalej. Okej. Okej. Ładnie, ładnie. Nawet bardzo ładnie, bym powiedział. Tak. W sumie... Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć o tym podejściu. Poza tym, że początek tutaj znowu jest dosyć obiecujący. Ale jak będzie ostatecznie, to się przekonamy, jak już będziemy na późniejszych falach. I tak tutaj... Prędkość ataku, tutaj... Szybkość... Patyk? Weźmy oba. To zarezerwujmy. Patyka zarezerwujmy. Węgla zarezerwujmy. Okej. Będzie 6 patyków na fali 5 już, co jest dobrym wynikiem. Oczywiście pozostaje jeszcze nadal je potem wzmocnić. Ale tutaj to nawet jeśli się nie uda wzmocnić, najważniejsze, że będą. No. Każdy patyk to osobny atak. Każdy atak to szansa na wyssanie życia. I ja mówię tu oczywiste oczywistości, jak zawsze, bo w sumie rzadko kiedy, jak mówię jakieś fakty, czy jakieś rzeczy na temat gry, w którą gram, to zazwyczaj to są oczywiste oczywistości. Ale dobra, tutaj weźmy obrażenia. I tak, nietoperz, patyk, to jest priorytet, węgiel, noża nie potrzebujemy. Hełm zostawię na później, raczej jeszcze przelosujmy, drugi raz przelosujmy. Jest kolejny patyk, co oznacza, że w następnej fali będziemy mieć już chociaż jednego patyka jakości niebieskiej. Znany też jako poziom drugi, znany też jako maksymalny poziom dostępny dla dzikusa. To jest właśnie najtrudniejszym czynnikiem w tym wszystkim. Gdyby nie to, to byłaby to naprawdę postać niesamowicie prosta, przyjemna. A tak jest prosta, ale właśnie z takim dodatkowym twistem, że no jednak trzeba się trochę bardziej postarać. Przez to, że no, nie mam dostępu do dwóch ulepszeń patyków, gdzie na patykach to daje wielką różnicę w obrażeniach pojedynczego i w ogóle w skalowaniu całej grupy. Okej, okay, wyssanie. Tak, czarny pas definitywnie. Patyk definitywnie. Zastrzyk weźmy. Nie, o, wieża laserowa, tak? Ciasto, jestem w stanie się zgodzić. I dobra. Następna fala będzie z pierwszą, na której się pojawiają kokony obcych, czy tam jaja obcych. Nadal ciężko mi to stwierdzić, chociaż bardziej to wygląda na jaja. Ale uważam, że może to być jakiś dziwny kokon. Ja tam nie wiem, jak się rozmnażają te, powiedzmy, kosmity, czy w jaki sposób one w ogóle przechodzą transformację. Bardziej w takiej cielistej, jajowej formie, jak
to można łatwiej przyrównać do zergów ze StarCrafta. Czy bardziej w kokonach, jak gąsienice w motyla. W sumie to też nie wiem właśnie, czy to są jaja, z których się wykrywają dopiero, czy kokony, w których właśnie przechodzą przemiany i wychodzą jako gdzieś duży. Ale dobra, tutaj weźmy 5%, przepraszam, jakie 5? Tam było 8, tak się liczy generator. To znaczy, że teraz szybkość będzie bardzo dobra dla nas. I zmniejszamy sobie obrażenie tym, że bierzemy hełma. No ale niestety, trzeba. Nie mogę zignorować całkowicie pancerza. Chociaż trochę trzeba go brać. Dobra, wyniki 41 na patyk to jest wystarczający. Nie powiedziałbym dobry, ale no, wystarczający. Tak jak widzicie, niebieski bije po 52, co też jest wystarczające jak najbardziej. A nawet prawie zadowalające. I w sumie muszę chyba już powoli patrzeć, kiedy nadciągają elity, hordy i tym podobne, bo... No nie ukrywam w zależności od tego, ile jeszcze czasu mamy na przygotowania, co inaczej będę może dobierał przedmioty. Tak czy inaczej, priorytetem głównym teraz będzie definitywnie wieżyczka laserowa. A co dalej, to się zobaczy opaska? Oczywiście, że tak, prędkość ataku. Trzy pancerze czy trzy wyssania? Trzy pancerze. Dobra. 12. To mamy jeszcze chwilę spokoju. Powinniśmy dać radę. I teraz tak. Okulary się przydadzą, królik tak. Żeton, pistolet nie. Jedno przelosowanie, bo czemu nie? Dalej nie losuję, bo już za drogie są te przelosowania. Okej. Pięknie, pięknie. Jest dobrze. Tylko... No szkoda trochę... Tak wolno jeszcze zbieramy doświadczenie. Gdyby było go więcej, to bym się bardziej cieszył, przecież. No i gdy miał też większe szczęście, w ten sposób szczęście bym dostał na poziomach lepszą jakość, wiecie, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Ale nie można mieć wszystkiego. Jakbym jeszcze w szczęście miał inwestować, to by podupadały inne statystyki. Chociaż z drugiej strony też nie powinien go zaniedbywać. Kurczę, ciężka decyzja. Ale dobra, fala 8 skończona za 3, 2, 1 i już po wszystkim. Dobra, 15% prędkości ataku, rzecz jasna. I proszę, proszę, dosyć dobre rzeczy się tutaj trafiły. Przy losowaniu, mówię oczywiście o ranie głowy. Słoniątko, rzecz jasna, tak. Zębatka weźmiemy, jako że mamy już jedną wieżę. I tak, standard, tak. Posta, tak. Back, nope. Lecimy dalej. 55, 43. Za mało. Zdecydowanie za mało. Trzeba więcej damage'a. A to można akurat fajnie, łatwo osiągnąć poprzez nawet zwiększenie szybkości. Więc w ostateczności nie muszę się aż tak przyjmować samymi obrażeniami. Jeśli chodzi o szybkość dźgania, to jest natomiast bardzo dobra. Gdybym mógł, jeszcze bym ją przyspieszał oczywiście. Ale nawet jeśli bym nie mógł, to i tak jestem już zadowolony. Więc te. Świetnie. Świetnie. I... Jak tak patrzę... To w sumie nie będę narzekał na te obrażenia, ale chyba są wystarczające nadal. No, jak to nadgonimy jeszcze lepiej prędkościami, to będzie dobrze i... Ja mogę wziąć szczęście, tu krytyki... I a propos wszystkiego, 6 obrażeń, tak. Nieria, tak, 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 wszystko bierzemy szybko. Patyki. To ja lubię. To ja lubię, możecie mi tak częściej dawać. Dobra, świnka skarbonka i lecimy dalej. 4 z 6 patyków już wystarczająco mocne. Jak tak patrzę, może 63. To są dobre obrażenia. 51 trochę gorsze, ale nadal ok. I właśnie to jest to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o patyki. Przez to, że mam więcej niebieskich patyków, nawet te patyki szare stają się potężniejsze, przez to, jak właśnie one fajnie na siebie oddziałują.
każdy patyk wzmacnia pozostałe patyki. A to o ile wzmacnia, zależy od tego, jaki to jest poziom patyka. Po prostu patykologia, patykocepcja i w ogóle kiwiki, patyki, gałązie. W ogóle jak jesteśmy też w temacie patyków czy gałęzi? Nie potrafię tego zrozumieć. Co takiego niezwykłego w tym jest, ale... Nie wiem, czy u was też tak było, ale za moich czasów, jak to powiem znowu po starczemu, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ja się identyfikuję już jako emeryt, starzec i w ogóle jako ktoś, kto niby tak wiekowo, nawet jeszcze młody, ale nie czuję się na to totalnie. Ale tak, nie wiem, czemu wszystkie chłopy i nawet część dziewczyn strasznie uwielbiali patyki. A jak ktoś miał jakiegoś super kijka, to w ogóle takie ło, zazdro i tak dalej. Nie wiem, czy właśnie u was też tak było. Jeśli byliście przede mną, albo jesteście teraz po mnie. Bo to jest tak naprawdę dla mnie zastanawiające. Co z tym takiego jest wyjątkowego w... i tak dalej. Osobiście nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale... Dobrze wyglądający kij to nadal potrafił wzbudzić takie wow, fajne i tym podobne. Ja tak miałem i za dzieciaka, jak mówię, mam nadal teraz. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś mojego rocznika, mojego pokolenia, czy czego. Ale naprawdę. Jak ja byłem dzieciuchem, to wszyscy... Wszyscy mieli obsesję prawdopodobnie na punkcie tego wszystkiego. To tam, jak ktoś miał jakąś, powiedzmy, zabawkę. Nie! To, że ty masz zabawkę, to nieważne, bo powiedzmy, nie wiem, jakby to imię, no powiedzmy Stefan jak zwykle, bo często podaję te Stefany. No bo Stefan z naprzeciwko znalazł taki fajny patyk. I to, nie żartuję, naprawdę było ważniejsze niż to, że ty masz jakąś zabawkę, czy ty masz coś innego, jakiegoś super. Czy to konsolę, czy coś, nie. Patyk tego Stefana z naprzeciwka był cenniejszy. I nie mówię tutaj zawsze takim, powiedzmy, w wieku przedszkolnym, czy totalnie dziecięcym, nie. To już szło dalej i przez całą podstawówkę, aż do końca. Są już tak porzucone trochę bardziej, może w szóstej klasie, dopiero. Więc długo się to utrzymywało. A jeśli chodzi o dalsze etapy, czy powiedzmy, że czasów gimbazjum, tak było, to już nie mam pojęcia. Bo z czasów gimbazjum, powiedzmy, że większość osób z okolicy się tak porozchodziła po różnych gimbazjach albo jakichś innych w ogóle szkołach i tak dalej, że no masakra. W sumie głównie po gimbazjach, bo chyba wszyscy pozdawali normalnie. Jakoś tak po prostu się ta podwórkowa ekipa rozeszła. To jest trochę smutne, no ale prawdziwe niestety. I przy okazji prawie zginęliśmy, ale jakimś cudem udało się to przetrzymać, więc jej, fala 12 z nami. Tutaj powiedziałbym, że max HP, tutaj... O, 6 obrażeń, zawsze lepiej wzmocnić patyki. Tak, kończyna definitywnie, rakieta... A niech będzie, przelosujmy, kolejna kończyna, biorę. Przelosujmy panda, definitywnie tak. Podejrzane sterydy, tak, przelosujmy. Pomidora, będę mógł w sumie wziąć. I kuf już nie potrzeba. I lecimy na falę 13. Po tej będziemy mieć kolejną elitę, więc trzeba być gotowym. Patrzcie, 82. To są piękne wyniki. Co prawda, te macki tutaj to trochę wytrzymalsze. Trzeba trochę więcej patyków użyć, ale nadal jest to wystarczające. Jestem w stanie się odpierać po prostu i opierać większości przeciwników tutaj. Jest dobrze. Jeśli nie znam totalnie ja osobiście, to wydaje mi się, że to podejście ma prawo być na tyle spokojne, że dam radę. No, okej, tylko widzę już jeden problem. Z obrażeniami ci ty więksi, szarżujący w hełmach są, no, trochę zbyt wytrzymali. Ale czy jest to aż taki wielki problem? Niekoniecznie. Tak długo jak będę umiał ich wymijać, to powinniśmy spokojnie to przytrzymać. I okej. Prawie dwa poziomy, ale niestety się nie udało. 12% na unik. Na żal nie brać.
Wieżyczka laserowa oczywiście, panda oczywiście, pomidora już nie mogę, cebuli nie mogę, ale przelosujmy raz, bo mamy za darmo i nic ciekawego, więc idziemy. Pala 14, druga elita i jest to elita... Okej. Powiem, że jedna z słabszych w moim odczuciu. A może nawet jeśli jest mocna czy coś, to przynajmniej to jest taka, którą ja rozumiem, którą potrafię sobie radzić, której potrafię się sprzeciwiać i tak dalej, więc... Więc i tak zginiemy. Chociaż nie zginiemy. Mam wieżyczkę leczniczą na całe szczęście. Ujojojoj, gdybym tylko mógł do niej podejść, to byłoby super. Nie podejdę do niej. Za duże ryzyko. Wiedziałam, że tak to się skończy. No cóż. Mamy już 31 minut, więc niestety na tym kończymy. Dwa takie podejścia nie najlepsze, ale... Bo na szczęście udało się dojść dosyć daleko, to... Macie takiego tutaj pięknego odcinaszka. Z naszą bojową pyrką. Albo bojowym jajkiem, jak kto woli. Ale dobra. Starcie się mojej paplaniny, po prostu dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. No i do zobaczenia już, miejmy nadzieję, niebawem w kolejnych epizodach. Czy to Bortato, czy czegokolwiek innego, no na ten moment to wszystko. Więc no, trzymajcie się i hej.